Na rozległych równinach dwóch sąsiadów hoduje zwierzaki. Jeden króliki, które trzyma w długich i prostych zagrodach, a drugi owce, którym buduje zagrody w kształcie litery L. Każdej wiosny sąsiedzi walczą ze sobą o najlepszy kawałek ziemi, nie mogąc dojść do porozumienia. Celem gry jest zbudowanie większej liczby zagród niż ma ich przeciwnik. Każda niewybudowana zagroda na koniec gry zapewni Wam punkty karne. Młodszy z graczy otrzymuje płytki królików, a przeciwnik płytki owiec. Losowo rozłóżcie kafle łąki, pozostawiając środek stołu pusty. W tym miejscu będziecie układać łąkę, a później budować na niej zagrody. Rozgrywka dzieli się na dwie rundy, a każda runda ma dwie fazy. Gracz z płytkami królików rozpoczyna grę, pobierając dowolny kafelek łąki i układając go na środku stołu. Przeciwnik powtarza tę czynność, dokładając kafelek łąki do już położonego i pamiętając o kilku zasadach. Płytek nie wolno nakładać na siebie, a dokładany kafelek zawsze musi się dotykać przynajmniej jednym bokiem lub jego częścią z innym kafelkiem. Płytki nie mogą się stykać samymi rogami. W ten sposób konstruujecie łąkę tak długo, aż nie zostaną wykorzystane wszystkie kafelki. Teraz następuje druga faza. Gracz hodujący króliki znów zaczyna turę. Wybiera dowolną ze swoich zagród i układa je na łące tak, by zakryć dokładnie trzy pola. Następnie gracz hodujący owce wybiera kafelek ze swoich zasobów i również układa go na łące. Należy pamiętać, by zagrody nie przykrywały siebie nawzajem, nie leżały na łące krzywo, nie wystawały poza granice łąki i nie przykrywały dziur. Swoje ruchy wykonujecie na zmianę tak długo, aż żaden z Was nie będzie w stanie dołożyć już zagrody na łące. Jeśli jeden z Was nie może położyć swojej płytki, drugi może dalej kontynuować rozgrywkę. Kiedy żaden z Was nie może położyć już zagrody, runda się kończy i przechodzicie do podliczania punktów. Gracz hodujący króliki otrzymuje 1 punkt, a gracz hodujący owce po 2 punkty za każdą niewybudowaną zagrodę. Po zakończeniu pierwszej rundy usuńcie wszystkie płytki ze środka stołu i zamieńcie się rolami, a następnie rozegrajcie drugą rundę w taki sam sposób. Po zakończeniu drugiej rundy dodajcie zdobyte punkty do tych z rundy pierwszej. Wygrywa ten z Was, który zdobędzie najmniej punktów. W przypadku remisu wygrywa osoba, która miała mniej punktów w rundach, gdzie budowała zagrody królików. Sąsiadów możecie też zagrać w 4 osoby, dzieląc się na dwie drużyny. Zasady są takie same, poza przygotowaniem. Każdy gracz otrzymuje po 6 zagród ze zwierzętami, które hoduje jego drużyna. Członkowie drużyny powinni siedzieć przy stole na zmianę z członkami drużyny przeciwnej, by rozgrywać tury na zmianę, zgodnie z kolejnością ruchów wskazówek zegara. W tym wariancie również zaczynają hodowcy królików, a cała zabawa trwa również 2 rundy, w trakcie których należy zamienić się rolami. Gracze z tej samej drużyny nie mogą się jednak ze sobą komunikować w trakcie budowania zagród.